Wideo Pro X umożliwia korzystanie z lutów. Po pobraniu wszystkich aktualizacji do Wideo Pro X-a w zakładce Effects powinna nam się pokazać taka dodatkowa opcja Lockup Tables. W jednym mamy efekty kolorystyczne, a w drugim mamy luty przygotowane pod różne urządzenia Canona, GoPro, Panasonic, Sony. My sobie wrzucimy luty, one są darmowe, dostępne w sieci, więc można też samemu tutaj dodać. My sobie właśnie wrzucimy te luty tutaj w to miejsce, żeby były. Zamknijmy teraz Wideo Pro X-a. Jak już pobraliśmy tu całą zawartość, ważne jest jedno. Tutaj pierwsza, gdzie mamy luty typowe i oraz ikony, które nam ułatwią później dodawanie tych lutów z Wideo Pro X-a. My to pobraliśmy. Zawartość należy skopiować w odpowiednie miejsce. O ile nie zmieniliśmy standardowego miejsca instalowania plików, to luty te należy skopiować do podfolderu znajdującego się w program data. On domyślnie jest niewidoczny, więc można go uwidocznić poprzez panel sterowania, ale ja pokażę, jak dostać się tam szybciej bez zbędnego kombinowania. W moich dokumentach dokumenty powinniśmy mieć stworzone po instalacji takie oto foldery od Magixa. Nas interesuje projekty Magix, jak jest Wideo Pro X, i skorzystamy z skrótu. Co prawda on nas nie doprowadzi od razu do folderu z lutami, ale ułatwi nam dostanie się do tego folderu program data. Wejdźmy sobie tutaj w to w TV Anti-Cropping i jesteśmy, jak widać, w głównym folderze program data, no i w podfolderze TV Anti-Cropping. Klikamy sobie tutaj na ósemkę i widzimy wszystkie foldery związane z Wideo Pro X-em. Podobnie tak jest, wygląda to w Movie Edit Pro. Oczywiście nie będzie Wideo Pro X, tylko wtedy będzie Movie Edit Pro. Z tym, że w Movie Edit Pro luty nie działają, ale jakby ktoś chciał poszukać te foldery związane z Magixem, można w ten sposób też dostać się w Movie Edit Pro. Ale dobra, ucinamy temat, przechodzimy do lutów. Wchodzimy teraz w zakładki Video Effects i już zlokalizowaliśmy folder z naszymi lutami. Klikamy sobie tutaj lut Presence, no i mamy dwa foldery. Kamera, czyli tak jak wcześniej tam mówiłem, są to luty związane pod poszczególne urządzenia, Canon, Panasonic i tak dalej. To pomijamy, nas interesuje lut FX. No i mamy luty, które dał nam Magix i ikony od tych lutów. Teraz wystarczy pobrane luty skopiować w miejsca. Sobie zaznaczam same luty bez ikon. Kopiuj i wklejamy tutaj. Teraz przechodzimy w ikony, icons, zaznaczamy i kopiujemy tutaj. Ważne jest to, żeby kopiować to przy zamkniętym Wideo Pro X-ie, bo tak czy siak trzeba będzie go zamknąć, by odświeżyć folder, by nam się te luty pokazały. No i teraz zamykamy, zobaczmy, czy Wideo Pro X-ie dodały nam się luty. Pomienimy to. Zakładka Effects. No trochę mieli teraz. Jak widać, luty nam się tutaj dodały z tymi ikonkami, co przygotowałem. Jeżeli teraz sobie wejdziemy w zakładkę Import, dajmy jakiś przykładowy filmik, zobaczmy, czy te luty działają. Wybierzmy sobie ten pomarańcz. Jak widać, zmieniło nam. Od voila. Prosta czynność. Dziękuję za uwagę.